Konkurs historyczny Patria Nostra, a więc Nasza Ojczyzna, jest tym razem skierowany do młodzieży polonijnej. Bardzo serdecznie wszystkich witam, uczestników tego wspaniałego wydarzenia, jakim jest zawsze gala, to znaczy rozdanie nagród, podziękowania, dobra, miła atmosfera, w której się odbywają tego typu uroczystości zazwyczaj, a więc i tym razem gwarantują, że będzie też sposobność, by posłuchać także i mnie, jako dyrektora Instytutu Dziedzictwa Myśli Narodowej imienia Romana Dmowskiego i Ignacego Jana Paderewskiego, a jednocześnie członka Rady Programowej tegoż konkursu, posłuchać tak, byśmy razem przez parę minut porozmawiali o historii. Bo konkurs historyczny to rzecz jasna zawsze dla uczestników wielka radość spotkania z przeszłością, a więc spotkania z wydarzeniami, z ludźmi, którzy niegdyś na ogół bardzo pozytywnie wpisali się w ojczyste, w tym przypadku nasze polskie dzieje. Bo Patria Nostra, a więc nasza ojczyzna, tak się składa, że ma w swoim dorobku historycznym niezwykłe postaci. Ma też niezwykłą przeszłość, która buduje naszą współczesną tożsamość narodu, także rozproszonego, bo przecież mieszkamy jednocześnie w Polsce, ale jakże wiele z nas, milionów, mieszka poza granicami kraju. Ta więź między krajem a Polonią, a Polakami żyjącymi na wschodzie, jest możliwa dzięki wspólnej historii, przeżywaniu tejże, dzięki kulturze polskiej, w której żyjemy. Ale dla młodych ludzi myślę sobie, że historia jest przede wszystkim przeżywana przez konkretne osoby. Przez osoby, które potrafiły tak pięknie wpisać się w nasze dzieje, że są dzisiaj w jakiejś mierze punktem odniesienia do budowania własnego życiorysu, do budowania także tej najważniejszej odpowiedzi na pytanie dla każdego z nas, młodego człowieka też, o sens życia. Otóż budujcie tę odpowiedź, drodzy młodzi Polacy, przyjaciele wspólnego przeżywania historii. Budujcie tę własną tożsamość, własny zmysł rozumienia historii. Budujcie także swój życiorys w oparciu właśnie o doznane zachęty ze strony rozpoznawanego przez was historycznego kontekstu. Takie postacie choćby jak patroni naszego Instytutu, Roman Dmowski, Ignacy Jan Paderewski, niech także będą dla was przewodnikami. Konkursy historyczne mają właśnie wtedy głęboki sens, jeżeli potrafimy dzięki takim konkursom, wy młodzi ludzie, potraficie zrozumieć, przeżyć olbrzymią, niezwykle bogatą spuściznę naszych dziejów. Od Mieszka I, od chrztu, który spowodował, i znaleźliśmy się w kręgu cywilizacji zachodniej, znaleźliśmy się w tych wszystkich kulturowych, ustrojowych rozwiązaniach, które niosła ze sobą wielka, bogata tradycja basenu Morza Śródziemnego. A więc i Rzym, i Grecja klasyczna, i Bliski Wschód, to wszystko w nas dojrzewało od X wieku, od momentu, kiedy przyjęliśmy chrzest święty i staliśmy się chrześcijanami, uczestnikami pewnego wielkiego cywilizacyjnego zamysłu Pana Boga. I rzecz jasna, pierwsza Rzeczpospolita, wielka, wspaniała ojczyzna, która jest naszym dzisiaj dziedzictwem, ta republikańska, wspaniała tradycja, która do dziś powinna być w nas żywa. Powinniśmy potrafić współtworzyć własną przestrzeń publiczną, czyli Polskę, i poprzez to kreatywne współtworzenie Polski być patriotami i dzięki temu także wpisywać się właśnie w te nowe karty historii, które będą oceniane później przez waszych także następców za 50, 100, 200 lat. Potem czas zaborów niezwykłych, gdzie w dużej mierze więź właśnie z Kościołem, z katolicyzmem spowodowała, że naród polski wydźwignął się z tego tragicznego okresu, w którym ta polskość miała być nam odebrana przez przede wszystkim imperializmy rosyjski i pruski, niemiecki.
I potem w końcu właśnie to pokolenie Ignacego Jana Paderewskiego, Romana Dmowskiego, niepokorni, którzy dzięki tej niezwykłej miłości do ojczyzny, dzięki poświęceniu, ale także jakże jasnym, światłym umysłom potrafili zrozumieć bieg dziejów, potrafili zrozumieć, że to jest właśnie ten czas, kiedy Polska może odzyskać niepodległość. I tak się też stało. I wiek XX, wiek cierpień, męczeństwa, bardzo często olbrzymich poświęceń ze strony kolejnych polskich pokoleń. Ten patriotyzm Polski, który jest bardzo często uwikłany niejako z największymi wartościami, jakie w ogóle można sobie wymienić, a wśród tych wartości jest zdolność do poświęcenia życia za własną ojczyznę. Ile w tych życiorysach, czy ludzi, bohaterów II wojny światowej, powstańców warszawskich, czy w życiorysach żołnierzy wyklętych, czy później w życiorysach działaczy Solidarności, ile tam jest bardzo wiele osób, ile jest tam zdarzeń, na których możecie, drodzy moi, także swoje życie zbudować. Zachęcam Was do tego, żeby konkursy, w których uczestniczycie, nie tylko były tym zwieńczeniem, które dzisiaj jest Waszym udziałem, czyli by kończyły się galą, ale żeby te konkursy nigdy się nie kończyły w Waszych sercach, umysłach i żeby na bazie tej zdobytej wiedzy kształtować własne piękne biografie.